ogłoszeniu postanowienia o przedstawieniu zeszłego przesłuchania w charakterze podejrzanego został zwolniony do domu. Rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie dodał też, że podczas przesłuchania Frasyniuk odmówił złożenia wyjaśnień i nie podpisał postanowienia o przedstawieniu zarzutów oraz protokołu zatrzymania. Na chwilę obecną prokuratura nie podjęła ponownego przesłuchania. Na razie wykonaliśmy czynności procesowe związane z przesłuchaniem. Decyzję co do dalszego toku postępowania będzie podejmowała prokuratura. Po przesłuchaniu obecnego komunikat wydała Komenda Główna Policji, która poinformowała, że działania policjantów były zgodne z prawem i zachowaniem godności osobistej zatrzymanego. Zarzuty postawione Władysławowi Frasyniukowi mają związek z nielegalnym blokowaniem trasy przemarszu uczestników miesięcznic smoleńskiej 10 czerwca ubiegłego roku. Wówczas Władysław Frasyniuk udał się w przepychanki z policjantami, którzy próbowali go usunąć, gdy siedział na środku ulicy. Ostatecznie przenieśli go na bok. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Sposób doprowadzenia na przesłuchanie Władysława Frasyniuka krytykują politycy Platformy i Nowoczesnej. Zapowiadają solidarność z byłym opozycjonistą oraz innymi osobami manifestującymi posłuszeństwo. Z kolei politycy Prawa i Sprawiedliwości przypominają konstytucyjny zapis o prawie równym wobec wszystkich. Komentarzy w parlamencie zabrał nasz reporter Michał Wolczyk. Ktoś na czerwonym świetle przychodzi. Obok policjanta do CPW ten policjant zatrzyma i te 50 zł ma na to, żeby Władysław Frasyniuk nie jest na podwodnym prokuratury odpowiedzieć, przyznaje Marek Sawicki z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dzisiejsze zatrzymanie jest efektem walki politycznej. Proszę Państwa, można by było tak rozmawiać bez końca, a mnie takie różańce denerwują. Dlatego widzicie Państwo, troszeczkę można to przystopować. To nie było aż tak bardzo, wiecie Państwo. Męczące, drażniące. Musi być reklama, bo jakże bez reklamy? Musi być reklama, pomiń reklamę dziadowską.
wzrost opłat sądowych, ministerstwo wycofuje się z kontrowersyjnego pomysłu. Nie wiem, czy jakieś głupoty. No jeśli politycy uparci powtarzają, przynajmniej niektórzy z nich, że w Polsce prawo nie działa, a władza, w tym prokuratura i policja, stawiają się ponad prawem, wykonując na przykład zalecenia kodeksu karnego, to co pan by powiedział w takim razie, panie profesorze? Także my nie nagrywamy specjalnie, państwo zobaczą, nie nadajemy dla Radia Conchita na żywo to i to, czy jakieś tam twarze ludzkie, czy to złośliwie. Nie robimy nic złośliwie, państwo widzą. Złośliwie to tutaj mówią, przeklinając na Facebooku i mówią, i kurwa, kurwa, i to jakie obrzydliwe słowa, że ja nie wiem, czy to jest następnego dnia, czy to nie jest, bo to... coś obrzydliwego, jest, ludzie takie rzeczy udostępniają. My czytamy Biblię, ja tutaj rozmawiam z babką z Polkredyt i ona po prostu widocznie chce wymusić coś na mnie i po prostu nie wycofuje się, bo po prostu mówią o tych bankach żydowskich, że one robią wszystko, ci na łeb nawet wejdą, nie chcą się wycofać, nie mogą się wycofać, bo honor, Bóg i ojczyzna, ciekawe jaka ojczyzna. Przecież nie Polska, prawda? Gdzie ta jest jej ojczyzna? Balkozio 2018, proszę Państwa, mam jakieś tu El Mercedes. Co to jest? Balkozio i ojczyzna, gdzie to jest? Za chwilę to koniec ofiarowanych, tak, proszę Państwa. Radio Końcika. I proszę, proszę Państwa, Balkozio, tak to jest, głupoty. O Boże! To dobry kandydat i uczciwy człowiek, jednak nie zgodzę się na taki wariant. W Ministerstwie Sprawiedliwości mam jeszcze wiele pracy. Czytam we wpisie Patryka Jakiego na jego profilu na Twitterze. Tandem Platformy i Prawa i Sprawiedliwości tu potem.
specjalna komandowa w rozmowie z nami politolog dr Andrzej Kuczyk. Zdaniem koalicji odwołanie nieuczestnych wyborów samorządowych w Warszawie ma charakter czysto polityczny. Z kolei zjednoczenie sił po stronie Prawa i Sprawiedliwości to już, jak mówił, połączenie dwóch różnych charakterów. Ciekawe zresztą, które jego zdaniem zwiększyłoby szanse na wygraną z Platformą i Nowoczesną w Warszawie. Jeśli tych dwóch polityków nie będzie szło w tandemie, no to moim zdaniem Prawo i Sprawiedliwość będzie osłabione w Warszawie, dlatego że z jednej strony minister Jakino w tej chwili jest osobą w sprawach warszawskich, przede wszystkim komisją weryfikacyjną i zwalczaniem tych nieprawidłowości związanych z reprywatyzacją w Warszawie. Natomiast na pewno był taki pewien znak zapytania, czy jest politykiem do końca przywikowanym. W momencie połączenia z takim właśnie wizerunkiem stanowanym marszałka Karczewskiego, to naprawdę była bardzo ciekawa. Mówił politolog dr Andrzej Anusz. Już wiemy, że Patryk Jaki nie chce być wiceprezydentem Warszawy, jeśli kandydatem będzie Stanisław Karczewski, czyli obecny marszałek Senatu, bo jak mówi wiceminister sprawiedliwości, ma dużo pracy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Bardzo dużo pracy wymaga dopracowania ustawy reprywatyzacyjnej, przyznał poranny gość radiowej Trójki Marek Suski, ale nie był w stanie odpowiedzieć na kluczowe w tej chwili pytanie, czy rząd wycofa się z tej ustawy. Bardzo piękny, bardzo prosty w swojej architekturze. Takie są firmy, proszę Państwa, zmieniają nazwy. Są firmy oszustystyczne, nieoszustystyczne, a może one, wiesz, może one coś kręcą? Stąd przeniósł Dominikanów do Polski. Tego właśnie nie jest. A masz, czym się ludzie zajmują. To przecież Świadkowie Jehowy, którzy Biblię czytają, nie będą handlowali bronią, skoro broń to w ogóle wiesz. Widzimy to do tego, który jest ubrany w formę, gdzie widać te dobra. W stopniu rozdysponowany i wielokrotnie zmienił właściciela. To właściwie dzieło jest niewykonalne. Tu był projekt, żeby była rekompensata. Tak jak w przypadku mienia Zaburzeńskiego, aby też się pojawiły ogromne zastrzeżenia. Chociażby z tego względu, że jedna, prawie trzecia naszego państwa była przed wojną w rękach innych państw. Jest obawa, że gdybyśmy przyjęli taką ustawę szeroką, natychmiast by się pojawiły ogromne roszczenia, takie, które by właściwie zlikwidowały państwo polskie. Przypomnijmy, jesienią zeszłego roku wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki zaprezentował projekt ustawy reprywatyzacyjnej. Zaproponował w nim m.in. wypłatę rekompensat w gotówce 20% wartości nieruchomości, ale tylko dla obywateli Polski i bez zwrotów w naturze. W tym tygodniu okazało się, że ustawa wróciła z Komitetu Stałego Rady Ministrów do resortu sprawiedliwości z rekomendacją, by ją dopracować. A teraz jeszcze informacja z Ministerstwa Kultury. Ośrodek Badań nad Totalitaryzmami uzyska dostęp do archiwalnych materiałów Komisji Narodów Zjednoczonych do spraw zbrodni wojennych. Te materiały komornicy, Janek Witek nienawidził komorników. Na temat eksterminacji Polaków oraz na temat zagłady Żydów. Informację w tej sprawie przekazała wiceminister Magdalena Gawina na konferencji prasowej. Była nasza reporterka Małgorzata Głogowska. Dzień dobry, Małgosiu. Dzień dobry. Powiedz, co zawierają te dokumenty. To są niezwykle istotne dokumenty. Brytyjska prasa w kwietniu ubiegłego roku informowała, że mogą one nawet zmienić postrzeganie II wojny światowej. Polska jako czwarty podmiot na świecie uzyskała dostęp do odtajnionych w ubiegłym roku materiałów Komisji do spraw zbrodni wojennych Organizacji Narodów Zjednoczonych. A w tych materiałach udostępnionych dzisiaj w nocy w Polsce zawarte są m.in., tak jak wspomniałeś, raporty rządu emigracyjnego w Londynie alarmujące aliantów o nasilającej się eksterminacji ludności polskiej i zagładzie Żydów. Wiceminister Kultury Magdalena Gawin podczas konferencji prasowej podkreślała, że te dokumenty potwierdzają, że alianci mieli wiedzę na temat sytuacji w Polsce. Były podawane wszystkie nazwy obozów koncentracyjnych oraz wszystkie nazwy obozów śmierci, łącznie z ich lokalizacją. Alianci wiedzieli, co się dzieje w Polsce i nie podjęli żadnych akcji, nie podjęli żadnej prewencji. Nie zbombardowali ani jednej linii kolejowej, która prowadziła wagony pełne ludzi do obozów i do komór gazowych.
których się tam raporty, o których mowa, były wykorzystane w procesach norymberskich, a następnie zostały utajnione na 70 lat. Wiceminister Gawin powiedziała, że te dokumenty są bardzo istotne, szczególnie teraz, kiedy trwa spór o nowelizację ustawy o IPN. Te materiały niewątpliwie wzmacniają polską narrację i pokazują, że Polska nie przepisuje historii. Polska uczy tej historii, także kraje zachodnie, które wiedzą niewiele albo prawie nic na temat okupacji w Europie Środkowo-Wschodniej. Dokumenty trafią teraz do Ośrodka Badań nad Totalitaryzmami imienia Witolda Pileckiego. Władze placówki zapowiedziały podczas dzisiejszej konferencji, że chciałyby, aby jeszcze w tym roku zostały one udostępnione w czytelni ośrodka. Małgorzata Głogowska, Małgosiu, dziękuję bardzo za tę informację. Na ofiarę pokarmową i płynną dla Pana Boga. Za chwilę informacja dnia o 17, a potem nasza debata, ale zanim to przypominamy jeszcze Państwu o tym, że 14 lutego z jednej strony środa popielcowa, z drugiej dwa lutynki, więc pytanie, jak i z kim ten dzień spędzają Polacy. Zwołaliśmy świętą społeczność. Zgromadźcie stary, zbierzcie dzieci i nie mogę no nie wiem, zależy chyba kto co lubi kino, romantyczna niech wyjdzie randka we dwoje lub jakiś wypad góry nad morze, a oblubienica ze swego pokoju. Między przedsionkiem a ołtarzem niechaj płaczą kapłani, słudzy pańscy. Niech mówią, zlikuj się Panu na trudem swoim, nie daj Państwa swego na kochanie. Aby pogani nie zapanowali nad nami. A uczucia są ważne przez ten cały rok, a dziś jeszcze będziemy mówić o miłości rodzicielskiej, bo prezydent wręczył oznaczenie rocznemu wielodzietnemu, mówiliśmy o tym w naszych serwisach, ale powiemy także dłużej i więcej po godzinie 18.00, wcześniej, bo już za chwilę informacje dnia o 17.00, a potem debata dnia, najważniejsze wydarzenia skomentują publicyści. Dzisiaj Krzysztof Frosz z naszego dziennika i Jakub Szczepański z dziennika Fakt. Do usłyszenia już za kilka minut. Kontynuując, chyba nie muszę tłumaczyć Państwu, jak wam słuchaczom Uniwersytetu Trzeciego wieku, jak ważny jest magnes dla osób w starszym wieku. Ale pamiętajmy, magnes magnezowy nierówny. Ja polecam Państwu Neomag Cardio. Neomag Cardio dzięki zawartości potasu wpływa na utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi, a wyciąg z chłopu wspiera układ krążenia. A do tego suplement diety Neomag Cardio wytworzony jest przez wielocelowego producenta leków. Neomag to gwarancja dobrego wyboru. Neomag, taki powinien być magnes Aflofarm. Czy Boże, że jestem przyczółkę i odbudzenie mojego ducha i odrzucenie od tego blisko i odbieranie świętego dusza mego. Wiesz, jak często męczę się z zapaleniem zatok?
Wszystko było mało skuteczne. Aż trafiłam na irigacyjny zestaw do płukania zatok. To bardzo proste. Rozpuszczam saszetkę irigacyjną w takiej specjalnej butelce i płuczę zatoki. Bałam się, że to będzie nieprzyjemne, ale zupełnie niepotrzebnie. Nareszcie mogę swobodnie oddychać. Uczucie ucisku w głowie znika. Bracia, w imieniu Chrystusa, to wiele posłannictwo do Boga samego, który przewoz udziela na pomoc. W imieniu Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. On to dla nas grzechem uczynił tego, który jednał grzechem, abyśmy się stali w nim sprawiedliwością Bożą. Współdziałając wraz z nim, napominamy was, abyście nie przyjmowali na próżno łaski Bożej. Mówi Bożej Pismo, ja się pomyślił, nie słuchałem się w dniu zbawienia przyszedłem z pomocą. Oto teraz czas uprawniony, oto teraz dzień stawienia. W przebiegu zapalnych odczyni i płuc. Leczenie nie może opóźnić rozpoczęcia leczenia antybiotykami. Polskie Radio 24 zbliża się 16. Czas na informacje dnia. Nie zakładajcie dzisiaj też właśnie na eksterminacji Polaków oraz zagłady Żydów trafią do Polski. Słowa jest więcej pieniędzy na obronność, wciąż jednak nie jest to poziom wystarczający. Kamil Stoch, najlepszy wśród Polaków w treningach na dużej skoczni w Pionczach. Nie wykonywali przed ludźmi po to, zapraszam, ośrodek badań nad hipnoterezmami dostał zgodę na dostęp do odtajnionego do sprawy zbrodni wojennych. Poinformowała o tym wiceminister kultury Magdalena Gawik. Ministerstwo ocenia, że dokumenty, które znajdują się obecnie w Nowym Jorku, potwierdzają wiedzę aliantów na temat obozów śmierci i obozów koncentracyjnych na terenie okupowanej Polski. Materiał znajdujący się w komisji ONZ dowodzą bezspornie, że polski wywiad i kontrwywiad AK bardzo wnikliwie i precyzyjnie informował na temat stanu okupacji niemieckiej i Holokaustu, powiedział wicedyrektor Ośrodka Badań nad Totalitaryzmami dr Wojciech Kozłowski. Kozłowski wyraził nadzieję, że jest to kolejny krok do tego, by badacze w Polsce i w naszym regionie mieli dostęp do tych materiałów, ponieważ jak na razie są one tylko w Waszyngtonie i Londynie. Pytane, kiedy dokument trafił do Polski, odpowiedział, że ma nadzieję, iż jeszcze w tym roku uda się ten materiał przekazać. W dzienniku Ustaw Mowów opublikowano nowelizację ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. Wyjdzie ona w życie za 2 tygodnie. Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację, ale zapowiedział, że skieruje ją do Trybunału Konstytucyjnego. Nowelizacja przewiduje kary za przepisywanie narodowi polskiemu współodpowiedzialności za zbrodnie popełnione przez III Rzeszę, zakłada również możliwość wytaczania przez organizacje pozarządowe i Instytut Pamięci Narodowej procesów cywilnych za sformułowania takie jak polskie obozy śmierci. Pacjenci są podmiotem służby zdrowia, powiedział prezydent Andrzej Duda podczas debaty na temat roli i miejsca pacjentów w systemie zdrowia. Spotkanie ekspertów i środowisk medycznych odbywa się w ramach Narodowej Rady Rozwoju Sekcji Ochrony Zdrowia. W trakcie swojego wystąpienia prezydent podkreślał, że rządzący powinni wsłuchiwać się w głos pacjentów. Tych elementów, o których powinniśmy myśleć, jest bardzo wiele, bo troska pacjenta to także troska o to, żeby był lekarz, o to, żeby były studia medyczne odpowiednio dostępne. To jest pamięć zajęta, że nic nie można zrobić. Tak, żebyśmy mieli tych lekarzy. To troska o to, żeby była pielęgniarka, która będzie chciała także zostać w kraju, dlatego że będzie odpowiednio wynagradzana. To także kwestia tego, żeby tych pielęgniarek było odpowiednio dużo. 1 stycznia weszła w życie ustawa, zgodnie z którą do 2025 roku na służbę
zdrowia przeznaczone zostanie 6% PKB w ramach porozumienia podpisanego pomiędzy ministrem zdrowia Łukaszem Szumowskim a rezydentami. Ten stan ma być osiągnięty już po 2024 roku. Stanisław Karczewski, kandydat MEPiS na prezydenta Warszawy, a Patryk Jaki jego zastępcą. Taki wariant jest brany pod uwagę przez kierownictwo partii rządzącej, powiedział na antenie radiowej Jedynki marszałek Senatu. Sprawę tę skomentował już drugi z zainteresowanych. Patryk Jaki odniósł się do wypowiedzi marszałka Senatu na Twitterze. Napisał, że będzie wspierał Stanisława Karczewskiego, jeśli ten zdecyduje się wystartować. Ocenił, że to dobry kandydat i uczciwy człowiek. Zaznaczył jednak, że nie zgodzi się na to, aby być jego zastępcą w stołecznym ratuszu, podkreślając, że ma jeszcze wiele pracy do wykonania w Ministerstwie Sprawiedliwości. Poproszony przez dziennikarza Stanisław Karczewski odniósł się do tego wpisu. Dla mnie najważniejsze jest jako polityka to, żeby nie doprowadzić do tego, żeby Warszawą w dalszym ciągu rządziła Platforma Obywatelska. A mniejsze znaczenie ma dla niego to, że Platformę Obywatelską odsunie od władzy. PiS wciąż szuka w sprawie wyboru w Warszawie idealnego rozwiązania. Na ostateczne decyzje musimy jeszcze poczekać. Michał Fabisiak, Polskie Radio 24. Kraje NATO przeznaczają coraz więcej pieniędzy na obronność. Wciąż jednak nie jest to poziom, który kraje członkowskie deklarowały. Sprawa nakładów na wojsko będzie głównym jednym z tematów rozpoczynającego się w Brukseli. Spotkania NATO. Polskę będzie reprezentował minister Mariusz Błaszczyk. Pierwsze głosy o konieczności zwiększenia zbroi pojawiły się po aneksji Krymu przez Rosję i po agresji separatystów na wschodzie Ukrainy. W 2014-2016 roku na szczycie Gwali w Warszawie ustalono, że każdy kraj członkowski NATO ma przeznaczać na obronność co najmniej 2% PKB. Obecny warunek ten spełnia jedynie 5 krajów, w tym Polska. Z obietnicy nie wywiązują się między innymi Niemcy, ale niemiecka minister obrony Ursula von der Leyen finansowanie armii. Sekretarz obrony James Mattis. To właśnie Stany Zjednoczone od kilku lat najgłośniej mówią, że europejscy sojusznicy powinni ponosić większe koszty związane z obronnością. Włosi, cygielski, Polskie Radio Bruksela. Kamil Stoch był najlepszym z Polaków na dzisiejszych treningach na dużej skoczni podczas Igrzysk Olimpijskich w Pjongczangu. W pierwszej serii zajął drugie miejsce, w drugiej i trzeciej, trzecie. Były to pierwsze skoki po kilku dniach przerwy. Nasz zespół w wolnym czasie nie miał udanych treningów. Maciej Kot zdradził, jak biało-czerwoni spędzili wolny czas. Z Piotkiem dużo gramy na gitarze, gramy w karty całą czwórką. Chłopaki rzucają w darta, tutaj tarcze ze sobą. Książka, dobry film, serial, lub po prostu usiąść i porozmawiać. A kolejne treningi zaplanowano na jutro. Czas na prognozę pogody. Do końca dnia w całym kraju zachmurzenie duże. Na wschodzie, południu i w centrum słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna od minus 5 stopni na północnym wschodzie, około minus 1 stopień w centrum, do 2 powyżej zera na zachodzie. Wiatr słaby wschodni. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Reklama. Zapytamy przechodniów, z czym kojarzyli się okres jesienno-zimowy. Z infekcjami. Z brakiem słońca i przytępieniem. Z brakiem energii. Oddajmy głos naszemu ekspertowi. Powodem takiego samopoczucia może być brak witaminy D3. Jak sobie z tym radzić? Sięgając po Molekin D3 Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Molekin D3 to wysoka ilość witaminy D3, a w dodatku jest przyjazny dla kieszeni. Molekin D3. Warto zadbać o odporność i mocne kości, ale nie warto przebłazać. Zdrowit. Wszystkie zęby zdrowe. Zakomendarii. Okres jakiego postu jest czasem sprzyjającym skorygowaniu.